Rząd jutro może zająć się ustawą o funduszu odbudowy. Wtedy w maju projektem zajmie się parlament, mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Premierzy państw członkowskich Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie funduszu odbudowy. Ma być to sposób na wyciągnięcie europejskiej gospodarki z kryzysu i silny impuls do rozwoju. Polsce przypadła pula 57 miliardów euro. Plan rozdziału środków został określony jako Krajowy Plan Odbudowy. KPO musi zatwierdzić Komisja Europejska. Z kolei ustawą w sprawie funduszy odbudowy może zająć się w tym tygodniu rząd. Jest szansa, że ta ustawa będzie przedmiotem prac na Radzie Ministrów najbliższej, czyli jutro. A ratyfikacja będzie w maju i wszystko to wskazuje, że będziemy w maju procedować tę ustawę, żeby nie być na pewno ostatnim. Dzisiaj jest ratyfikacja 17 krajów na 27, także jesteśmy w środku stawki i w terminie na pewno będziemy. Już raz ustawa o funduszu odbudowy została zdjęta z posiedzenia rządu, mimo wcześniejszej zapowiedzi zajęcia się nią. Procedowanie, co już wiemy, w obu izbach parlamentu nie będzie należało do najprostszych. Część opozycji jest gotowa poprzeć fundusz, część stawia warunki. W Zjednoczonej Prawicy przeciwnikiem projektu jest Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry.